Dzień dobry, moi drodzy. Wyglądam dzisiaj bardzo, tak wiecie, chill. Nie wiem, co jest. O, ale strasznie mi się, wiecie, ten taki mood nie chce mi się, ale taki... Nie, że nie chce mi się pracować, nie, że nie chce mi się nagrywać, tylko czuję się tak szybko zmęczona. Jakoś nie wiem. Nie wiem. Dlatego... Kok, dlatego... Ciepła, ale fajna bluza. I wczoraj nie miałam, za bardzo tutaj się nic nie działo. Ale dzisiaj jest to przez pewien powód. Pamiętacie, jak wczoraj mówiłam, że myślę nad tym liftingiem i sobie tak myślałam właściwie cały dzień. I stwierdziłam, aki, zrobię sobie. Więc dzisiaj mam nadzieję, że po moich klientkach, że będę mogła... Że nie będę, wiecie, nie będę taka padnięta i sobie zrobię. Jestem ciekawa, bo tak jak mówię, trochę się obawiam, żeby nic się nie stało. Ale damy radę, damy radę, jak nie damy radę. Teraz jem śniadanko. Zrobiłam sobie chleb z... Jak to się mówi? Chleb kukurydziany z ogórkami. Tylko wiecie, mało tych ogórków miałam ostatniego, więc sobie tak wiecie, parę dałam. I hummus. I zrobiłam sobie sok owocowy, tak wiecie, owocowy. Tutaj mam jabłko, jedną mandarynkę dam i została mi jeszcze ta marchewka, taka dość spora, więc stwierdziłam, że to się wcisnę. I no, kiedyś w ogóle byłam tak, ale tak bardzo uzależniona od soku marchewkowego. Cały czas piłam, cały czas kupowałam sobie marchewki, miksowałam je, wyciskałam je i miałam taki to cudowny soczek z marchewek. Kiedyś myślałam, że wiecie, że może się zrobi jakieś bo no zawsze, ale naprawdę ja piłam tak dużo tych soków marchewkowych, jakoś nie widziałam, żebym się zrobiła chociaż trochę brązowsze. Dalej nie wiem, czy to jest prawda, czy wiecie, taki mit. No, ale na mnie nie działało w każdym razie. Sorry, że tak wiecie, jestem zgarbiona, ale mam... nie mogłam jej znaleźć pod kamerę, żeby was tak, wiecie, ustawić. A chciałam, żeby usiąść przy stole, zjeść na spokojnie. I... No, jest troszeczkę nisko, ale chyba dajemy radę. No więc dzisiaj, tak jak mówiłam wam, wszystkie klienty... Dzisiaj miałam tak właściwie bardzo króciutki dzień i myślałam, żeby pójść na miasto, kupić jakieś prezenty, bo jeszcze muszę kupić samej mama prezent i jego tacie. Więc te dwie osoby mi jeszcze zostały. No i wiecie, ewentualnie może jeszcze coś dla sama mogłabym kupić, bo dla niego, nie wiem, cieszy mnie ekstra bardziej, co jest logiczne chyba, nie? Kłam, jest bardzo ładna, słoneczna pogoda. Kompletnie nie flogmasowa moim zdaniem. W ogóle wczoraj czytałam, że raczej śniegu nie będzie w tą zimę. I mówię tutaj o Holandii, bo pewnie w Polsce będzie, bo w Polsce to jest zawsze chyba śnieg na święta. Albo przynajmniej na zimę, ale tutaj w Holandii to bardzo rzadko. Jak już jest jakiś śnieg, to jest taka, wiecie, ciapa. Kompletnie nie lubię. Tak, żeby być fair, to ja zrobiłam całe nic dzisiaj. Nic nie zrobiłam, po prostu wstałam, jest... Boże, jest prawie pierwsza. No, o pierwszej mam pierwszą klientkę. I nic nie zrobiłam. A tak naprawdę... Wiecie, czemu nic nie zrobiłam? Wiecie, co jest w tym najśmieszniejsze? Jak mam dużo do zrobienia rzeczy, czyli cały grudzień mam codziennie coś. Wiecie, nie mam takiego dnia jednego, że mam wolne dla siebie, że mogę posadzić swoje 4 litery na kanapie i wiecie, robić co mi by się chciało w piżamie i w ogóle nie mam takiego dnia. Przez calusieńki grudzień. Proszę pana, czy mógłby pan jechać na drodze rowerowej? Dziękuję bardzo. I tak, i co jest właśnie w tym naśmie... No właśnie, i... To mnie przytłacza strasznie, że mam wszystko tak zaplanowane. Cały miesiąc mam zaplanowany. Czy mogłabym pierwsze, proszę pana? Mogłabym? No to fantastycznie. I
Przepraszam, że was... Ja się tak zacinam, ale to jest normalka. Zawsze się tak zacinałam i pewnie zawsze się będę tak zacinać do końca życia. No i czuję się taka, wiecie... Mam wrażenie, że ta kamera jest strasznie blisko mojej twarzy. Czuję się strasznie taka... nie wiem, tej wolności trochę miałam. I mi się wydaje, że dlatego jestem też cały czas tak psychicznie zmęczona, bo co prawda... Pierwszego vlogmasa to rzeczywiście mówiłam, że jestem bardzo, bardzo zmęczona i byłam bardzo zmęczona. Ja po prostu leżałam na kanapie, przytomna na tych urodzinach, też byłam półprzytomna. A teraz czuję się po prostu tak psychicznie nie do końca jakby obudzona, wiecie, zmęczona. I teraz jak to tak w sumie wymawiam, to mam tak... W sumie mogę to ogarnąć, tylko muszę się po prostu wziąć za naukę tych egzaminów, bo mam praktykę z pedikuru i z manikuru. Boże, mam nadzieję, że tak się mówi po polsku. Dobra, muszę iść, bo muszę się jeszcze przygotować. A, zaraz będę miała klientkę, ale chciałam się do was trochę odezwać, bo wczoraj to był taki zaniedbany strasznie ten vlogmas, że ja cię kręcę. W sumie jeszcze go nie obrobiłam, a mogłabym zrobić to w tego ranka, ale nie zrobiłam tego. To jest tak, jak mam za dużo na talerzu, to wtedy wiecie, nie wiem, za co się mam zabrać i się nie biorę za nic. Dobra, pa. Hej, hello. Wybaczcie, że nie wyglądam, ale no wiecie. Jestem w pracy. I co? I jest ciemno! Jest ciemno, trzeba ugotować obiad. Znowuż jak też i jak inaczej. Przyszła do mnie paczka, kurier mnie nie złapał. I wiecie, co jest najgorsze? Że ostatnio od parę miesięcy akurat nie mam mnie w domu. Nawet jak mnie nie ma, nie wiem, pójdę na chwilę do sklepu i wrócę, to wtedy kurier był. I zawsze moja jedna sąsiadka odbiera moje paczki. Już mi jest głupio do niej chodzić. Czasem się pytam sama, kurde, pójdź po tą paczkę. Jak się da, to oczywiście tam, wiecie, zawsze zmieniam adres, żeby, nie wiem, gdzieś na przykład na poczcie odebrać czy coś, ale wiecie, normalnie wolałabym w domu, nie? Niż potem jechać na pocztę, potem odebrać tą paczkę, No i coś mi się wydaje, bo przeważnie te paczki są u niej. I się zastanawiam tak chwilę, czy ona po prostu tych paczek nie przyjęła, bo wiecie, jak zawsze się tak zdarza, że jak u mnie nie ma w domu, to są u niej i pierwszy raz jest tak, że mnie nie złapała poczta i nie ma tych paczek u niej, to sobie się, kurde, może się wkurzyła, już nie chcę te... Wiecie, ja też tak już dawno bym zrobiła i bym nie brała paczek od kogoś, kogo cały czas nie ma w domu. I mogę sobie wyobrazić, że to jest po prostu denerwujące. Także jutro pojadę po paczkę i w ogóle Borys, czyli brat Sama, zaprosił nas na obiad do siebie z jego żoną i tam właśnie będzie też ojciec, no taki wiecie, rodzinny obiadek, na którym nie będę niestety kamerować, no bo tak jak mówiłam w pierwszym roku, nie wszyscy sobie życzą. No dobra, mamy plan taki, że zrobię teraz obiad. Jak zrobię obiad, to go zjem. Jak zjem obiad, to... Coś mam zrobić. Będę edytować tego vloga i tego z wczoraj, bo no widzicie, jednak mogłam robić to dzisiaj rano, no bo teraz już jest wieczór i... no i wiecie. No, ale wiecie. To i też nie jestem jakimś, wiesz, profesjonalnym, jak to się mówi, profesjonalnym youtuberem, więc takie mam na swoją obronę. No, dobra, to się zabieram za gotowanie. A tak swoją drogą, właśnie zapomniałam, coś miałam mówić. A, ten lifting zapomniałam zabrać z salonu. No więc nie zrobiłam. Normalka. Dzisiaj robimy takie burgery z soczewicy. Boże, trzeba robić samą
Soczy, no normalne, soczewicowe z sloppy joe, nie wiem co to, sloppy joe, no to chyba coś takiego, ale burger czy coś, z awokado i z frytkami z warzywnymi frytkami. Bułki, koncentra, fryciory, pomidorek, co to jest? Aha, morchewki, kawałek. Awokado. No, nie wiem, czy to awokado jeszcze jest dobre. Aha, to są ta soczewica. Jeden czosnek. Cebula. O nie, białe będą szczypać w oczy. I przyprawy. Przeróżne. Oh, i coś jeszcze tak... A, wczoraj w ogóle ten obiad był taki dobry, mega dobry, naprawdę. Byłam, nie spodziewałam się, że wiecie, no tak myślałam, że pewnie będzie smaczne, ale to było takie dobre, takie było, nawet sam powiedziała, że kurde, ale dobrze ten ugotowałaś. No bo dawno nie jedliśmy to takiego czegoś aż dobrego, wiecie co, no. Więc dobre, dobre było. Dobra, ja gotuję, bo mam więcej gadać niż wiecie. Niż gotować. Okej, okay, nie wygląda to instagramowo, ja wiem. I w ogóle zrobiłam same błędy po prostu. Pierwszy błąd to jest taki... O, paruję. Pierwszy błąd jest taki, że te marchewki miały być malusieńkie, malusieńkie, maciupieńkie. No ale ja oczywiście nie przeczytałam tego i zrobiłam o takiego. Drugim błędem, jakim zrobiłam... A, no to, że w sensie te... tą masę soczewicową, no to przyjarałam, lekko mówiąc. No, ale na szczęście same jedzenie tylko na spodzie się tylko podjarało, a tak to nie. No i wygląda to tak. Podejrzewam, że jest to 3 razy za dużo na mój brzuch, ale wiecie, oczy większe niż głód. Smacznego. Zobacz, ile mi się udało zjeść. To chyba nawet nie jest połowa. No. Ale powiem wam, że dobre było. Naprawdę było dobre. Mimo to, że wszystko spierdzieliłam, to było spoko. Łapka w górę. Halo, halo, halo! Moi drodzy, zapomniałam się pożegnać. Widziałam, że nie nagrałam się wczoraj, nie pożegnałam się. Więc żegnam się teraz i widzimy się w następnym filmie, w następnym vlogmasie. Buźki, pa, pa.